Gościem Radia Yard jest Katarzyna Ancipiuk, dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Yard. W najbliższą niedzielę szykuje się moc atrakcji w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Co takiego Państwa placówka szykuje? Tak, to prawda. Moc atrakcji to jest dobrze ujęte słowo. No, szykujemy takie powitanie ferii z rodzicami i z dziadkami, bo w niedzielę jest Dzień Babci, w poniedziałek Dzień Dziadka. Termin bardzo sprzyjający, trzeba przyznać. Tak jest, więc chcemy, żeby wnuki wyciągnęły i zaprosiły swoich dziadków do skansenu i żeby przyjść, bo tych atrakcji będzie bardzo dużo. Pogoda też będzie, z tego co już sprawdzaliśmy. Śnieg nie stopnieje? Nie stopnieje, śniegu jest bardzo dużo w skansenie, uroki zimy można podziwiać, piękne też zdjęcia można zrobić. Będzie można ogrzać się przy ognisku, gdzie też będzie właśnie taka biesiada przy ognisku, bo będzie grał zespół Da się lubić. Będzie również pokaz sokolniczy, bo mamy Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sokolarnia. Będzie można się dowiedzieć, czy dokarmiać ptaki zimą, czy nie dokarmiać, a jak dokarmiać, to jakim pożywieniem. Od tego właśnie mamy sokolników, gdzie wszystko młodym ludziom wytłumaczą, więc też taki element edukacyjny. Również będziemy mieć bardzo dużo animacji dla dzieci. Mamy wynajętych też animatorów, mamy swoich animatorów. Konkursy zimowe będą, bo tak jak właśnie tutaj rozmawiamy, że śniegu jest dużo, więc chcemy, żeby były różne figury śnieżne. Można będzie ulepić. Też zachęcam, żeby zabrać ze sobą sanki, narty, biegówki. No, rzucanie kulkami śniegu do celu, bieg sprawnościowy z kijkami chcemy zorganizować, można zrobić aniołki na śniegu, tego w mieście dzieci przy blokach, no ciężko. Jest to utrudnione, tak? Tak, jest to utrudnione. U nas są 32 hektary powierzchni, więc... Raczej wszyscy mieszkańcy Białegostoku by się zmieścili, jeżeli by tylko mieli ochotę. Zapraszamy wszystkich właśnie mieszkańców, tak. Będzie również pokaz jazdy konnej mistrzyni świata w łucznictwie konnym pani Anna Sokulska. Zaprezentuje taki pokaz oraz strzelanie z łuku do celu wykona. Podchody i zagadki dla dziadka i babci chcemy zorganizować. Będą również harcerze, skauci, którzy też pokażą, jak na przykład rozpalić ognisko i w taki survivalowy sposób się zachować w zimne dni. Jak trzeba się na przykład ubrać. No właśnie, jeżeli chodzi o ubranie, to też proszę, żeby wszyscy troszkę cieplej się jednak ubrali. Tych atrakcji będzie dużo, ale to wszystko będzie na powietrzu. Będzie można rozgrzać się przy herbacie i kawie. Też zapraszam, żeby każdy przyszedł ze swoim koszyczkiem, tak? Bo my zapewniamy ognisko, ale kiełbaski to we własnym zakresie. Generalnie wstęp należy do bezpłatnych. Każdy może sobie skorzystać z tego wydarzenia. No i tych wydarzeń naprawdę w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej zapowiada się bardzo wiele. Niedziela mocą atrakcji, ale jeszcze poza tym są także cała reszta ferii, prawda? Podczas których będzie naprawdę mnóstwo się działo. Tak, to prawda. Jeszcze tylko wrócę do niedzieli. Proszę. Oczywiście jest to w tym dniu otwarta impreza, rozpoczęcie tych ferii. Też taką atrakcją będą lasery, pokaz laserów, więc od 17:30 ten pokaz się rozpocznie, więc to też takie będzie ciekawe widowisko, a o 13:00 będzie spektakl Herody wystawiony w Dworze z Bobry Wielkiej, Teatr Latarnia wystawia ten spektakl, tylko tutaj bardzo bym prosiła, żeby się zapisywać, bo jest liczba miejsc ograniczona. A tak, oczywiście, tak jak pan redaktor tutaj wspomniał, to jest początek ferii, więc mamy moc również atrakcji, mamy warsztaty. Od 22 do 4 lutego w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej będą się odbywały, można na te warsztaty się zapisywać. Pierwszy warsztat jest o godzinie 9, drugi o 11 i właśnie jeden jest związany będą prowadzili go też sokolnicy. Wszystko powiedzą o dokarmianiu ptaków, o karmnikach, jak się robi karmniki. Oraz kolejny warsztat to zimowe muzykowanie. Więc atrakcji też bardzo, bardzo dużo i też będą ogniska.
to wszystko w tym mroźnym klimacie. Zastanawiam się, czy przygotowania jeszcze trwają, czy już macie je całkowicie zakończone, jesteście gotowi na przyjęcie? Jesteśmy gotowi na przyjęcie, ale jeszcze cały czas szlifujemy. Doszlifowujemy szczegóły, żeby to wszystko wyglądało naprawdę atrakcyjnie i żeby każdy był zadowolony. Podejrzewam, że Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej proponuje również interesujące aktywności i wydarzenia nie tylko w tych najbliższych tygodniach, ale generalnie mówiąc przez cały rok. Zastanawiam się, jak zachęcić osoby, które jeszcze do Państwa na przykład nigdy nie zajrzały, do tego, żeby w tę niedzielę to zrobiły. Co przyciąga w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej? Na pewno niepowtarzalna aura i widoki. Zapraszam też, żeby ze sobą zabrać aparaty fotograficzne, bo zima w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej jest naprawdę bajkowa. Jak się wjeżdża do muzeum, to po prostu przenosimy się jakby do innej krainy, takiej baśniowej krainy i można sobie zrobić właśnie taką rodzinną, piękną sesję fotograficzną zimową. Zabawy z obawami, ale Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej to także ogromna dawka historii. Wszystko związane, jesteśmy regionem wielokulturowym i chcemy tutaj w skansenie właśnie tą wielokulturowość przekazywać, pokazywać, ukazywać naszą historię, tradycję, regionalizm. Mamy chaty katolickie, prawosławne, chcemy postawić tatarską i również w tych chatach jest taki sam wystrój, więc naprawdę warto przyjść, zakupić bilet czy spacerowy, czy z przewodnikiem, wejść do tych chat i poznać historię naszego regionu. O lepszą zachętę prosić nie można było. Naszym dzisiejszym gościem była Katarzyna Ancipiuk, dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również i zapraszam serdecznie.